Podczas konferencji prasowej w Urzędzie Miasta zademonstrowano stworzoną przez firmę Skills Garden oraz pracowników gminy miejskiej innowacyjną grę edukacyjną o nazwie Create City. Niecodzienni goście wzięli udział w ostatniej konferencji prasowej, która odbyła się w Urzędzie Miasta, bo i niecodzienny był jej przebieg. Na spotkaniu zaprezentowano ciekawy projekt dotyczący innowacyjnej gry edukacyjnej o nazwie Create City. Grę stworzyli pracownicy firmy Skills Garden przy współpracy urzędników miejskich w ramach wspólnego projektu społecznej odpowiedzialności organizacji. O projekcie na skalę europejską oraz o szeregu niezwykle innowacyjnych rozwiązań gry powiedział nam Bartosz Stawikowski ze Skills Garden. Gra Create City to jest gra, która pomaga rozwiązywać społeczne problemy. To jest bardzo kreatywny sposób dla młodzieży, który polega na tym, że młodzież rozwiązuje różnego rodzaju wyzwania, które pojawiają się w mieście. Są to zarówno takie wyzwania, jak takie tradycyjne, jak na przykład dziury gdzieś tam w drodze, ale również są to takie wyzwania, jak na przykład przyjazd Syryjczyków do miasta, albo na przykład zamach terrorystyczny itd., itd. Okazuje się, że gra dotyka bardzo aktualnych zdarzeń, jakie mają miejsce na świecie, a jakie mogą zdarzyć się w Tczewie. Bardzo aktualne, zależało nam na tym, żeby gra była bardzo rzeczywista, ale też żeby mogła odwzorować pewną symulację podejmowania decyzji w urzędzie, dlatego mogliśmy odwzorować cały system podejmowania decyzji, stworzyć różnego rodzaju komisje itd., itd., itd. A gra adresowana jest konkretnie do kogo? Adresowana jest dla młodzieży od 13 roku wzwyż, więc zarówno i dla młodzieży szkół gimnazjalnych, jak i szkół średnich. Także miejmy nadzieję, że Tczew będzie tylko pierwszym krokiem do tego, żeby ta gra mogła mieć miejsce w każdej szkole i mogła objąć całą Polskę, a może nawet i dalej. W grze może uczestniczyć od 13 do 30 osób. Już teraz pojawił się pomysł, aby grę dostosować do mniejszej ilości graczy, 2-6, tak, aby trafiła ona do tczewskich domów. Uczniowie z 1 liceum ogólnokształcącego jako pierwsi przetestowali grę, która nie tylko bardzo im się spodobała, ale przede wszystkim wyzwoliła pozytywne emocje pozwalające kreatywnie rozwiązywać, choć tylko na planszy, dotykające tczewian problemy.